Wygrała Hiszpania oczywiście. 4-0. W każdym razie, tak jak hucznie zabawiła się Hiszpania, także zabawiła się hucznie Gdynia. Wczoraj na zakończenie działalności Parku Kibica kibice zgromadzeni w Parku Rady Europy mieli huczną niespodziankę. To był pokaz 4-minutowy, widowiskowy pokaz sztucznych ogni, także bardzo hucznie i głośno zakończył swoją działalność Park Kibica, bo miał z czego się chwalić. Czym się chwalić, bo podczas 3 tygodni działalności zgromadził dość sporą rzeszę fanów piłki nożnej. Ponad 40 tysięcy osób odwiedziło Park Kibica w tym czasie. Największą popularnością cieszył się oczywiście mecz Polska-Czechy, który zgromadził widownię blisko 7-tysięczną, ale bardzo dużą popularnością cieszył się oczywiście też mecz otwarcia. Około 3 tysięcy osób wówczas się pojawiło. 4 tysiące osób było na meczu Polska-Rosja, a wczoraj ponad 3 tysiące osób trzymało kciuki za jedną bądź też drugą reprezentację. To mniej więcej podzieliło się po połowie. Także wydaje się, że jeśli chodzi o tę przestrzeń, to jak najbardziej jest to spory sukces i frekwencyjnie jak najbardziej to fajnie się złożyło i wyszło. Na ekranie, który miał powierzchnię 32 metry kwadratowe, wyemitowaliśmy prawie wszystkie mecze, nie wszystkie się dały, bo niektóre były emitowane, rozgrywane w tym samym czasie, więc wybieraliśmy zawsze ten atrakcyjny, ten bardziej atrakcyjny. Jeśli chodzi o samą atmosferę tego miejsca, to i organizatorzy, i uczestnicy, czyli najważniejsi aktorzy tego miejsca podkreślali, że jest to bardzo przyjazna przestrzeń. Miała miejsce w parku, to była taka przestrzeń parkowa, więc przyjazna zarówno zagorzałym kibicom, ale też, co najważniejsze, rodzinom, dzieciom, osobom starszym. Nasz park był strefą bezalkoholową, przygotowaną w partnerstwie z firmą Coca-Cola, także przez te 3 tygodnie Gdynia, parafrazując hasło i slogan reklamowy, wpadła w prawdziwy piłkoszał. No i cóż, to właściwie zwijamy. Zwijamy. A co tam będzie teraz? Teraz, po prostu park. Teraz będzie park. Także park zmieni się. Forum kultury. Park zmieni się w park. Dobra. Odpowiedzialna u nas za turystykę, promocję turystyki, organizację informacji turystycznej i w ogóle. Poprosimy o informację o mistrzostwach po ławianiu bursztynu. Dzień dobry Państwu. Już w najbliższą sobotę 7 lipca odbędą się eliminacje do 14 mistrzostw świata w poławianiu bursztynu. Impreza odbędzie się w godzinach od 12 do 16 w Orłowie. Biuro zawodów dla wszystkich chętnych czynne już będzie od godziny 11 i od tej godziny będą przyjmowane zapisy. Tradycyjnie już jest podział na grupę junior i na grupę senior. Tym wiekiem granicznym jest wiek 16 lat. Odpłatność dla juniorów 5 zł, dla dorosłych 10 zł. Będą przygotowane oczywiście stanowiska, wyposażenie. Każdy stanowisko zostanie wyposażone w niezbędny sprzęt do poławiania bursztynu. Nad całością przebiegu zawodów czuwają oczywiście sędziowie, bo tutaj głównym organizatorem tego poławiania jest gmina Stegna. Wręczenie pucharów, upominków na zakończenie zawodów dla pierwszych 3 miejsc w każdej kategorii o godzinie 16:30 na scenie w Orłowie. W tym roku po raz pierwszy poławianie bursztynu odbędzie się z prawej strony mola. Do tej pory mieliśmy stanowisko przygotowane z lewej strony mola za Tawerną Orłowską. W tym roku dla tych, którzy przybędą do Orłowa, zapraszamy na prawą stronę mola. Eliminacje odbyły już się w miejscowości Jantarnej w Rosji, odbyły się w Pruszczu Gdańskim, jeszcze tak jak wspomniałam, w Gdyni, w Helu, w Tutowie i w Krynicy Morskiej. Zwycięzcy gdyńskich eliminacji oczywiście mają prawo udziału w finałach w Jantarze. Finały odbędą się w dniach 14-15 lipca właśnie w tej miejscowości. Nagrody? Nagrody, tutaj w Gdyni są wręczane puchary plus upominki gdyńskie dla pierwszych 3 miejsc w każdej kategorii, w kategorii junior, w kategorii senior, tak jak to odbywa się co roku na gdyńskiej, na scenie, która jest przygotowana właśnie w Orłowie na czas
poławianie bursztynu i pikniku. Tutaj pan z Rady Dziennicorów opowie o dodatkowych atrakcjach, które będą towarzyszyły tym eliminacjom. Czy może zostanie zabursztynione dodatkowo na tą okoliczność? Najprawdopodobniej tak, zabursztynione zostanie oczywiście. Słucham? Negocjacje z Neptunem. Znaczy zbiory są okazałe przez tych, którzy biorą udział w tych zawodach. Akurat no, mam informację, jak wyglądały w zeszłym roku finały w Jantarze, no to dorosłe osoby zbierały ponad 400 gram, dzieciaki ponad 300 gram. Zapraszam również na stronę organizatora poławianiebursztynu.pl, tam na bieżąco też będą informacje o tej imprezie umieszczane. Ale jak powiedziałam, dobra zabawa, humor, całe rodziny, wie wszystko organizatorzy zapewniają. Profesjonalni sędziowie na tym działają, jest specjalna waga do, elektroniczna do ważenia, więc jakby tutaj błędów oczywiście nie ma. A co się dzieje z tymi bursztynami złowionymi? Znaczy te, które sobie ludzie złowią, mogą ze sobą zabrać jak najbardziej, a potem jeszcze dla wszystkich chętnych, którzy nie wezmą udziału w zawodach, można, że powiem, na te stanowiska się udać i sobie wyszukiwać wszystko to, co zostanie po zawodach. A czy tak, są duże, czy tylko takie? A różne są, no, różne. Zależy co nasze może wyrzucić na brzuch. Tak, oczywiście, to jest jasne. Szefem komisji Bantury w Radzie Dzielnicy Orłowo i powie nam o pikniku orłowskim, którego organizatorem jest właśnie Rada Dzielnicy. Bardzo prosimy, co tam atrakcyjnego jest. Może nie wszystko, co tutaj, prawda, bo koledzy przeczytają. Jak mówiła pani przede mną, jako Rada Dzielnicy jesteśmy współorganizatorem tej całej imprezy, która się nazywa piknikiem rodzinnym Świętem Orłowa. Już po raz drugi z rzędu. W tym roku oprócz tradycyjnych takich elementów związanych z typowym festynem rodzinnym, chcielibyśmy przemycić przy tej okazji jako główny punkt tej całej imprezy pewną ideę, która jest, można powiedzieć, marką obecnie polską, która funkcjonuje na świecie, natomiast jest w Polsce jakby w ogóle niedostrzegana. To jest, ja mówię tutaj o polskiej muzyce narodowej, która rozpowszechniła się właściwie w każdym niemalże zakątku świata, bo zarówno w Ameryce Południowej, Europie, Włoszech, w Skandynawii, ale szczególnie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. To jest polka, która tam nazywana jest stylem muzycznym Polish Polka. A to oczywiście nie jest, to nie dotyczy to tylko Polki, ale także i Mazurków, i Oberków, jak w ogóle muzyki, która w dzisiejszej dobie popowego natłoku i takiej popowej kultury jest w ogóle pominięta i zepchnięta do całkowitej niszy w Polsce, można powiedzieć, przynajmniej w tym głównym nurcie. Chcielibyśmy to za pośrednictwem Wydziału Big Bandu, Wydziału Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Gdańsku, który gra pod dyrekcją profesora Leszka Kołakowskiego, przedstawić w takim szerokim wymiarze, czyli łącznie z prowadzeniem i z takim drobnym omówieniem tego stylu muzycznego dla słuchaczy. To się będzie odbywało w dwóch tak zwanych setach, czyli godzinnych, z przerwą na wręczenie nagród poławiaczom bursztynu. To jest jakby, no chcielibyśmy oczywiście jako Rada Dzielnicy zaprosić wszystkich i Orłowian, ale także i Gdynian, ale generalnie wszystkich mieszkańców Trójmiasta i turystów, którzy akurat będą w tym czasie przewijali się przez ten teren. Godzina? Big Band rozpoczyna o godzinie 14. Pierwsza część to jest godzina muzyki, potem następuje przerwa godzinna i następna godzina do zakończenia całej imprezy, czyli do godziny 18. Czyli zapraszamy do Orłowa, tak? Tak. Proszę tak jakoś zaprosić. Zapraszamy na Święto Orłowa, piknik rodzinny i koncert Polish Polka Orkiestra. A ja nie przedstawiłam pana, pan nazywa się pan Jan Erszkowski. Dziękujemy panu bardzo. Ja teraz Centrum Eksperyment. Eksperyment na lato. Dokładnie, eksperyment na lato. Dla wszystkich tych, którzy nie wiedzą, co zrobić z sobą w brzydką pogodę, która czasami może się zdarzyć, ale też w ładną, zapraszamy do nas. Już się zaczęły wakacje i Centrum Nauki Eksperyment przygotowało bardzo bogaty program wakacyjny.
Nie poprzestajemy tylko i wyłącznie na wystawie, którą posiadamy, czyli Trzonie, czyli wystawie eksperymentu, na którą się składa 50 stanowisk interaktywnych. Mamy również wystawę tymczasową Kalejdoskop Przewrot na oko. To jest wystawa już typowo dedykowana dziedzinie nauki, jaką jest optyka. Oprócz tych dwóch wystaw, które znajdują się w siedzibie Centrum Nauki Eksperyment, zapraszamy na wiele atrakcji, które będą się odbywały w ciągu tygodnia. Przygotowaliśmy takie bloki atrakcji środowych, które będą się odbywały w każdych z tych dni po godzinie 16 do godziny 20, czyli nawet po pracy będzie można sobie przyjść do nas i sprawdzić swoją wiedzę z zakresu optyki, będzie można sprawdzić, jak zachowują się nasze zmysły w bardzo różnych warunkach. Będziemy mieli też okazję poznać życie owadów, a także zabawić się troszeczkę w bardziej ekologiczny sposób i stworzyć coś z niczego i pobawić się z kreatywnym recyklingiem. Oprócz tych śród, w każdy weekend w eksperymencie będzie się również wiele działo. Będą to interaktywne spotkania w formule pokazów naukowych. Już 7 i 8 lipca zapraszamy na pokazy Kto się boi pająków, podczas których odkryjemy tajemnicę. Ja się boję. Tak? No, ja się też boję, ale trzeba strach przełamywać i pokażemy właśnie w czasie tych pokazów naukowych, że nie ma się czego bać i są to fascynujące zwierzęta. 14 i 15 lipca zapraszamy na fizyczno-chemiczne pokazy magiczne. To jest taki nasz evergreen i najbardziej widowiskowe eksperymenty i doświadczenia z naszego całego zakresu. 21 i 22 lipca zapraszamy na weekend z fascynującym origami i możemy się też dowiedzieć, co origami ma wspólnego z matematyką. I 28 i 29 lipca dowiemy się co nieco o wielkich odkryciach matematyków i jakie te odkrycia miały wpływ na nasze życie. I oczywiście wszystkie spotkania, wszystkie pokazy naukowe to i udział w nich mieści się w ramach biletu wstępu do eksperymentu i zapraszamy przez całe wakacje do końca sierpnia. Dziękuję bardzo. Ale bardzo ważna uroczystość, mianowicie Gdynia po raz enty została wyróżniona najwyższym właściwie laurem. W imieniu organizatorów konkursu Najwyższa Jakość Quality International 2012 pani Edyta Żyła przyjechała specjalnie dla nas, by na ręce pana prezydenta Gucia wręczyć właśnie certyfikat tej nagrody. Za co? To się wszystko okaże za chwileczkę. Bardzo prosimy państwa tutaj to uroczyste miejsce. O. Witam serdecznie w imieniu organizatora konkursu Najwyższa Jakość Quality International 2012, już 6 edycji naszego programu pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Klubu Polskie Forum PISO i PARP-u. Mam przyjemność wręczyć tutaj godło, certyfikat godła najwyższej jakości i faktycznie najwyższe, bo złote godło dla miasta Gdyni na ręce tutaj pana prezydenta w kategorii usługi najwyższej jakości. Nagroda została przyznana za wprowadzenie w urzędzie systemu wirtualnego urzędnika i kapituła konkursu bardzo wysoko oceniła te działania, taką usługę. Dlatego też bardzo mi miło jest, że na ręce pana prezydenta pozwolę sobie wręczyć. Oczywiście to jest nagroda dla urzędu, wręczam na ręce pana prezydenta, aczkolwiek ta nagroda również jest zasługą wszystkich, którzy przyczynili się do przyznania tej nagrody, czyli do pracowników, którzy tu mieli swój udział. Panie prezydencie, bardzo mi miło, wręczam na pana ręce, proszę.
to jest dla Urzędu Miasta Gdyni certyfikat godła najwyższej jakości. Pragnę jeszcze dodać, że we wrześniu odbędzie się uroczysta gala w Poznaniu, gdzie również zapraszamy Państwa i wręczymy jeszcze medal najwyższej jakości dla miasta, jak i dyplom potwierdzający tą jakość Państwa. Bardzo serdecznie dziękujemy. Proszę Państwa, no jakby o samym wirtualnym urzędniku myślę, że wszyscy wszystko wiedzą, oglądali. Ja chciałbym, korzystając z okazji, podziękować po pierwsze wszystkim osobom w urzędzie, które się zaangażowały. Tutaj mamy reprezentację, ale Wydział Organizacyjny i poszczególne wydziały merytoryczne Urzędu Miasta, bo ta wirtualna urzędniczka, ona ma za sobą cały legion ludzi, którzy pracowali, opracowywali te procedury, które ona teraz opowiada. No i chciałbym też podziękować firmie IntelliWise, firmie z Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, z którą wspólnie w partnerstwie ten projekt zrealizowaliśmy. Bardzo dziękuję. Się cieszymy, że został doceniony. Gratuluję Państwu, dziękuję uprzejmie. Dziękuję również. Proszę Państwa, my mamy dla Państwa komunikat, z którego się dowiecie, jak wiele już się zdarzyło od kwietnia w tym projekcie, jak wielu Gdynian, nie tylko są te Gdynian, skorzystało z tego. Może Panie Arturze, Pan nam te informacje udostępni też ustnie, bo Pan to wszystko na pewno pamięta. Jak to wygląda? Bardzo prosimy. Informacja jest oczywiście też i na pisana, ale nie ma to jak żywy człowiek. Bardzo proszę. Czy tak, witam Państwa, Artur Węcan, Wydział Organizacyjny. Wirtualny urzędnik został, można powiedzieć, zbudowany 2 kwietnia na uroczystej konferencji prasowej. Tak jak już Pan Prezydent powiedział, to jest oprogramowanie, które ma na celu przybliżyć naszym klientom usługi, które u nas w urzędzie są wykonywane, które są świadczone. Chodziło o to, aby przy okazji jakiegoś prostego narzędzia móc dotrzeć z informacją możliwie jak najszybciej i jak najpełniej i możliwie jak najprościej. Wirtualny urzędnik to jest oprogramowanie, które powstało na bazie sztucznej inteligencji, które wyszukuje informacje, które są zawarte na stronach naszych urzędowych, przetwarza je i podaje klientom, którzy z kolei mogą poprowadzić rozmowy z wirtualnym urzędnikiem, właśnie z wirtualną urzędniczką. Są w stanie zadać każde pytanie na swój sposób, taki dosyć prosty, i również uzyskują bardzo prostą informację. Wirtualny urzędnik został przygotowany przez 21 urzędników zatrudnionych w 11 komórkach organizacyjnych. Pracowaliśmy nad tym dość ciężko i intensywnie, ale decyzja została podjęta o wdrożeniu 13 stycznia, natomiast już 2 kwietnia wirtualny urzędnik funkcjonował w urzędzie. Mamy tutaj dane, te dane tutaj Państwu przygotowałem na temat wykorzystania wirtualnego urzędnika, tylko powiem, że jest bardzo dobrze oceniany wśród naszych mieszkańców. Prowadzi bardzo wiele rozmów, najczęściej jego skuteczność możemy właśnie zmierzyć tym, że praktycznie jedno pytanie powoduje, że człowiek jest od razu ukierunkowany na właściwą usługę. Także właściwie tutaj mamy do czynienia nie z wielką konwersacją, aczkolwiek wirtualna urzędniczka posiada swoją osobowość i odpowiada na różne pytania, na przykład na pytania o pogodę, na pytania o to, czy na przykład się umówi na kawę, tak dalej. Jest dosyć inteligentna i naprawdę potrafi bardzo bystrze prowadzić rozmowę. No, chyba tyle. Ile osób skorzystało, zdąży Pan powiedzieć? To znaczy tego nie, a tak? To jest tu w materiałach tych tutaj, co tutaj przygotowaliśmy. Teraz mogę tutaj. Ja przy okazji powiem najmocniej, przepraszam Panią. Pani nazywa się Pani Maria Leżucha. A może? Tak, jeszcze raz najmocniej. W okresie od 2 kwietnia do 28 czerwca odnotowano 121 tysięcy wizyt użytkowników.
Przy czym w ramach jednej wizyty użytkownicy odwiedzili średnio 3 podstrony. Razem było odsłon wirtualnej urzędniczki 362 tysiące ponad. W badanym okresie 84% użytkowników odwiedziło serwis tylko raz, co właśnie mówię, świadczy o tym, że te odpowiedzi mogą być bardzo trafne. 16% powtórzyło swoją wizytę. Wirtualny urzędnik przeprowadził 6944 rozmowy, co daje średnio 79 rozmów dziennie. Także no, wiadomo, że o ten współczynnik no, nam się tutaj obniża praca urzędników, którzy musieliby w tym momencie wykonać właśnie rozmowy telefoniczne z naszymi klientami. Także tutaj mamy ogromny plus i myślę, że... Ale i tak mają to robić. Tak, jasne. Dobra, dziękujemy bardzo. Materiały są oczywiście tutaj na biurze, czy na stołach. Bardzo Państwu dziękujemy. Już pytania techniczne, merytoryczne, później to po prostu, żeby je zadawać, tak? Ja bym zadała, ile urzędów poszło śladem Gdyni? W tej chwili Środa Wielkopolska i Olsztyn. A Warszawa uruchomiła? Warszawa jeszcze nie uruchomiła. A miała? Miała, ale... No i trwają rozmowy z 20 innymi, także mówię o tych, z którymi mamy fizycznie podpisaną umowę, a z tych, których nie mamy, to jako przedstawiciel spółki publicznej nie mówię. A czy oni chcą wprowadzić jakieś swoje własne, oryginalne wątki, czy też nie, to jest podoba jakby, im się ten wzór? Podoba im się ten wzór, jest to tak jak myśleliśmy, że jest to właściwie taki produkt pudełkowy. I to, co podkreślałem przy tym wdrożeniu w Gdyni, najważniejsze jest to, że baza tych wszystkich zapytań będzie lądować w jednym miejscu, w związku z tym wszystkie te wdrożenia będą mądrzejsze o mądrość ludzi ze wszystkich miast. Jakby tak. A prognozy rozwoju tego naszego projektu? Obserwujemy. Myślę, że w najbliższym czasie będziemy o tym dyskutować, bo jesteśmy już po takim pierwszym okresie wdrażania, przyglądania się, jak to działa, jak duże jest zainteresowanie i w tej chwili jest parę opcji dotyczących właśnie rozwijania funkcjonalności, także w najbliższym czasie będziemy o tym rozmawiać. Najpierw wewnętrznie, potem... Warto się tym tematem zainteresować, proszę Państwa. To cóż, na razie dziękujemy. Rozumiem, że jeszcze Państwo może się ze sobą będą... Z zaproszeniem na regatę, a dzisiaj chcemy powiedzieć, że te regaty naprawdę trwają, że to, o czym mówiliśmy tydzień temu, jest realizowane, jest dużo ludzi na plaży, jest już prawie 200 żeglarzy, którzy wzięli udział w Volvo Gdynia Sailing Days. 3 regaty z 6, które mamy w programie, już zostały zakończone. Najmłodsi uczestnicy mieli około 12 lat, najstarsi około 50. stażu pod żeglami, także to jest to całe spektrum żeglarstwa, które prezentujemy w Gdyni, atrakcje na brzegu, możliwość dotknięcia łódek, spotkania się z żeglarzami, no i kolejne atrakcje w najbliższym tygodniu, o którym powie Tomasz Hamara, dyrektor sportowy Polskiego Związku Żeglarskiego. Tak, dzień dobry Państwu, Volvo Gdynia Sailing Days cały czas w trakcie, jeszcze przez tydzień będziemy prezentowali nie tylko to, co się dzieje na wodzie, ale przede wszystkim naszego partnera. Chciałbym przywieźć pana Krzysztofa Drywę, reprezentanta Volvo i co przed nami. No, poza tą częścią żeglarską, która, tak jak mówiłem, zawsze dla nas jest w sumie najprostsza, staramy się jednak stworzyć możliwie dużo atrakcji przybliżających żeglarstwo właśnie kibicom i turystom. I mając takiego partnera jak Volvo, wydaje się to doskonałą okazją, żeby to zrealizować, tym bardziej, że marka, która od lat nieustannie kojarzy się z żeglarstwem i to na jego najwyższym poziomie. No, jak zwykle najtrudniejszym czynnikiem do okiełznania jest pogoda. Kiedy było słońce, kiedy były fajne warunki na plaży, jak i w Marinie Gdyńskiej, pojawiało się dużo kibiców i turystów. Burza zawsze trochę pokrzyżowała szyki. No ale mam nadzieję, że teraz okres wakacyjny, pogoda będzie tylko się poprawiała. Szczególnie, że tych atrakcji, zwłaszcza w drugiej połowie tygodnia, mamy całą masę. W części żeglarskiej przede wszystkim regaty największej klasy balastowej Star, mistrzostwo półkuli wschodniej. Te wyścigi rozpoczynają się jutro. Dzisiaj zawodnicy jeszcze startują w wyścigu próbnym. W końcówce tygodnia regaty najmłodszych optymistów o Puchar Trenerów. Spodziewamy się ponad 200 uczestników w samej tej klasie, jak i Mistrzostwa Polski w matchracingu, gdzie te regaty planujemy rozgrywać w basenie prezydenta. No ale przede wszystkim cała masa atrakcji dla mieszkańców, dla turystów przy współpracy z Volvo.
różnego rodzaju turnieje rekreacyjne na gdyńskiej plaży w Śródmieście, które w pewnym sensie są dedykowane dla klientów, dla partnerów Volvo, ale również będą w części sobotniej, przepraszam, niedzielnej przede wszystkim otwarte. Panie Krzysztofie, chyba mogę zdradzić tajemnicę, zresztą, którą promujemy, że będzie to odbywało się przy okazji z premierą nowego Volvo V40. No i serdecznie zapraszamy. Na rynku polskim? Tak, to będzie okazja do tego, żeby pokazać nowy samochód zupełnie na rynku polskim. Samochód został pokazany w tym roku w Genewie. Jeszcze nie jest dostępny, to znaczy jeszcze nie jest ludzie dostarczany klientom. Już zbieramy zamówienie, jesienią będzie dostarczany klientom, ale to będzie premiera na rynku polskim. Pokażemy pierwszy raz samochód u nas. Samochód już był pokazany tydzień temu na regatach w Olsztynie. To było pierwsze miejsce w Polsce, my jesteśmy drugi. Jest to zupełnie nowy model nie tylko na rynku polskim, ale naturalnie w skali świata. Ale to jest jedna z tylko z okazji do tego, żeby ten samochód pokazać. Natomiast głównym przesłaniem uczestnictwa Volvo w tych Volvo Gdynia Sailing Days to jest takie wyjście do ludzi i pokazanie tych wartości Volvo, którym Volvo cały czas preferuje i pokazuje. Chcemy się spotykać z ludźmi aktywnie żyjącymi. I żeglarstwo jest jedną z takich form, którą Volvo bardzo promuje i z którą Volvo się identyfikuje. Stąd nasze uczestnictwo, jest to pierwszy rok naszego uczestnictwa w tym, zbieramy doświadczenia, chcemy uczestniczyć w tym dłużej i mam nadzieję, że tak to będzie wyglądało. W imieniu Volvo możemy zaprosić do Mariny Gdańskiej, gdzie tak, naturalnie zapraszamy wszystkich. Gdyńskiej, przepraszam, Marina Gdynia. Tak, to jest pewna różnica. Tak, prawie czy nie duże różnica. Marina Gdynia, gdzie jest ekspozycja nie tylko samochodów, prawda, bo też widzieliśmy koparki, sprzęt innego typu. No jest miasteczko Volvo, więc pod tą marką to, co Volvo prezentuje jako Volvo, można tam wszystko zobaczyć. Ta ekspozycja produktów Volvo nie ma być najważniejszą częścią tego wszystkiego. Naturalnie, że ponieważ nasi klienci są o tym przez nas jakby informowani, w związku z tym to jest jakby zupełnie na boku, to się dzieje samo, ale zdecydowanie jesteśmy zainteresowani tym, żeby wszystkich mieszkańców, nie tylko mieszkańców Gdyni, zaprosić do Gdyni. Jest to okazja bardzo dobra do tego, żeby właśnie tą Gdynię też przy okazji pokazać gdańszczanom, również trzewianom, starogardianom i innym. Także bardzo chętnie wszystkich naszych klientów z całego, ponieważ obsługujemy całe województwo pomorskie, więc ta impreza jest skierowana do wszystkich naszych klientów i mam nadzieję, że oni zarażają również swoich sąsiadów i ta przyjazna atmosfera im się przekazuje. Kwintesencja tego, co było w tym tygodniu, a także zaproszenie na atrakcje, które będą w najbliższych dniach w materiałach prasowych, które są do pobrania. Rzecznik. A w uzupełnieniu jeszcze taka najlepsza okazja do zaproszenia właśnie wszystkich osób, turystów, kibiców, o których wspomniał Pan Krzysztof, to będą sobotnie, niedzielne wydarzenia na gdyńskiej plaży. No, zwłaszcza tak jak wspominaliśmy, w niedzielę poza samą premierą, ta premiera będzie, staramy się w jakiś sposób, nazwijmy to kolokwialnie, opakować w ramach różnych atrakcji sportowo-atrakcyjnych, o których wcześniej wspomniałem, które odbędą się na gdyńskiej plaży. No, jeszcze tam debatujemy na temat pogody, ale jesteśmy blisko znalezienia porozumienia, także powinno być wszystko w najlepszym porządku. Czyli to będzie w sobotę, w niedzielę, czy w piątek, sobotę? To będzie w sobotę, w niedzielę, także zapraszamy. Na zakończenie openera również miejmy nadzieję, że część tych osób, które na tym lotnisku koczują w ciągu dnia, będą również widziane. Wszystko, opener wieczorem, w ciągu dnia, Volvo Gdynia Sailing Days, także super. Zapewniamy ciągłość atrakcji. Wszystkie atrakcje w Gdyni. Dziękujemy bardzo dziękujemy. Poprosiłabym teraz pana Aleksandra Goska i Jacka Debisa, którzy nam przedstawią kolejną odsłonę właściwie projektu Legenda Morska Gdyni. To jest projekt podobnie jak modernistyczny szlak, prawda, który ma uzmysłowić wyjątkowość naszego miasta. Bardzo prosimy. Legenda Morska znaczy Gdynia. Tak zatytułowaliśmy tę naszą notatkę, bowiem jest to takie oficjalne hasło tego projektu.
projektu, który jest projektem turystycznym, ale również takim projektem kulturowym. Legenda morska właśnie nie trzeba specjalnie uzasadniać, bo Gdynia powstała z morza i jak ktoś powiedział, i również z marzeń, i my te marzenia próbujemy, nie wiem jakiego tutaj słowa użyć, bo odkurzyć to jest złe słowo, bo one nigdy nie były te zakurzone. Natomiast chcemy poprzez prezentację tego wszystkiego, co się na morskie dziedzictwo Gdyni składa, jeszcze raz wyeksponować, a więc obiekty nie tylko takie, które reklamy nie potrzebują, takie jak Błyskawica, Dar Pomorza czy Gdynia Sailing Days, ale również takie obiekty, które czasami w tej naszej gonitwie, również na trasach wycieczkowych, myślę tutaj o trasach turystycznych przez Gdynię, które czasami uciekają, takie z pozoru zwykłe kamienice. To się zresztą udało, jeśli idzie o projekt modernistyczny, gdzie na z pozoru zwykłe obiekty, takie jak no, po prostu wielkomiejska zabudowa Gdyni przedwojenna, niewiele osób zwracało uwagę, podczas gdy ten projekt gdyńskiego modernizmu po pierwsze powiedział, że są to obiekty o wielkiej wartości historycznej, architektonicznej, zapisane w historii literatury i że warto na nie zwracać uwagę, mimo że z pozoru wyglądają całkiem normalnie. I tak samo chcemy wyeksponować obiekty, miejsca, ludzi, o których właściwie gdynianie wszystko wiedzą, z pozoru, natomiast okazuje się, że nie do końca. No i właśnie legenda morska Gdyni miałaby te takie, powiedzmy, mniej, oczywiście w połączeniu z tymi pomnikowymi miejscami, takimi jak właśnie wymienione Dar Pomorza czy Błyskawica, eksponować. Panie Jacku. Znaczy, proszę Państwa, no przede wszystkim uważamy, i to też wychodzi z koncepcji wspólnej naszej miasta, bo my realizujemy projekt oczywiście na zlecenie miasta Gdyni, że jest to projekt o niezwykle istotnym znaczeniu, właściwie flagowym, na pewno dla miasta, tego nie mamy co wątpliwości, również jak najbardziej uważamy i regionu, czy samego Trójmiasta, jak i Polski, dlatego że właściwie tu w Gdyni się mieści najwięcej właściwie takich znaków, atrybutów, elementów tożsamości, tej współczesnej tożsamości morskiej Polski. Uważamy, że Gdynia powinna być tym miejscem podróży turystycznych, nie tylko, oczywiście też edukacyjnych, ale nie tylko właściwie wszystkich Polaków, ale również rzeczywiście zainteresować osoby zagranicy, tak jak też podróżujemy chociażby do Karlskrony i też tam oczywiście idziemy tymi szlakami, ścieżkami związanymi z morzem. Proszę Państwa, takie wątki, o których chcieliśmy tutaj przede wszystkim jakby nadmienić, które uważamy, że najlepiej odpowiadają na rację legendy morskiej Gdyni. Wydzieliliśmy sobie 5 takich głównych wątków. To jest wątek marynarki wojennej, który tutaj właściwie, no można powiedzieć, w Gdyni ta współczesna marynarka się narodziła. Budowa miasta portu Gdyni, czyli kluczowa rzecz, największa inwestycja w historii w ogóle państwa polskiego. Do tej pory właściwie, jakbyśmy przeliczyli pieniądze na dzisiejsze jakby wartości. Historia Polski transatlantyku. Właściwie to jest ściśle związane z Gdynią, też z ulicą Polską w Borce, czyli z przyszłym Muzeum Emigracji. Kolejny bardzo fajny, wielki wątek. Wielkie rejsy, wielkie regaty, czyli też Gdynia Sailing Days, ale oczywiście Tall Ships, które oczywiście się odbywają rzadziej niż co roku, ale to są miliony ludzi, którzy przyjeżdżają do Gdyni, którzy właściwie bawią się, poznają aspekty żeglarskie, poznają aspekty morskie. No i tutaj już wątek, o którym tutaj chyba wspominał, czy legendarne postacie. Postaci uważamy, że to jest wątek właściwie najważniejszy, bo właściwie no, ludzie tworzyli tą legendę, ludzie tą legendę tworzą współcześnie. My tą legendę chcemy opowiadać na bieżąco, bo właściwie ta legenda się na bieżąco cały czas tworzy. Oczywiście proszę Państwa, żeby turysta mógł ten produkt właściwie można powiedzieć no, lepiej z niego skorzystać. Opracowujemy tutaj cały szereg narzędzi, łącznie ze stroną internetową. Tutaj może też pokażę właściwie taką pierwszą tą witrynę tej strony. Zostało zaprojektowane logo, które już jest jakby wdrażane, czyli tutaj zostało zaakceptowane, jest w tej chwili w druku już folder. Folder, który nawiązuje do tych dwóch folderów wcześniejszych, również jakby w szacie graficznej szlaku modernizmu, legendy morskiej i szlaku kulinarnego. I oczywiście, proszę Państwa, co jest bardzo ważne, co zawsze podkreślamy, platforma partnerska. Bo właściwie ten projekt będą tworzyli w dużej mierze partnerzy, też poprzez swoje działania, tak jak chociażby właśnie Gdynia Sailing Days, jak chociażby działania chociażby od niedawno w Baltos i tak dalej, różnego typu akcje. Natomiast my ze swojej strony chcemy dołożyć jeszcze kilka cegiełek, a więc mianowicie, chociażby o czym jeszcze tutaj Kuba dopowie, przypominacze tak zwany kalendarium, czyli wiele rzeczy, o których zapominamy, a które chcemy, żeby faktycznie przypomnieć je ponownie, a więc pewne elementy, fakty z historii,
które tutaj powinniśmy wiedzieć, o których powinniśmy pamiętać. I te przypominacze będziemy Państwu co tydzień, przynajmniej wakacje, na pewno podsyłali. Inspiratory legendy morskiej, a więc pewnego typu jakby też współczesne działania, spotkania z ciekawymi ludźmi, z różnego typu konkursy. Jeden z konkursów właściwie już zakończyliśmy, dotyczył jakby plastyczny konkurs na szlaku legendy morskiej. Zapraszamy właściwie już wkrótce na stronie, strona już działa, Legenda Morska Gdyni, także tutaj też jest dużo ciekawych informacji i zapraszamy na inauguracyjny spacer już niedługo w ramach tutaj wspólnie z Gdynia Design Days organizujemy 8 lipca spacer właśnie tą pierwszą taką jakby ścieżką, trasą po Śródmieściu, którą można przejść pieszo. Kuba godzinę może jeszcze przypomnij. O godzinie 15 z podmiejskiej informacji, przy 10 lutego. Generalnie komplet informacji w tej chwili znajduje się na stronie, którą Państwo tutaj... Też na stronie rg.gdynia.pl. Agencji Rozwoju Gdyni. Nie będziemy tutaj przedłużać. W każdym razie tam jest pełna informacja, którą będziemy proponować i rozwijać. Te przypominacze, o których kolega mówił, no to są takie newsy, które będziemy sukcesywnie podsyłać, to będą rzeczy z historii, jak również takie współczesne zapowiedzi, powiedzmy zwracanie uwagi na coś, co się niebawem zdarzy. Już dzisiaj tutaj kolega mówił o 8 lipca, o tym naszym spacerze, ale 8 lipca to też data charakterystyczna dla żeglarskiej Gdyni, bo tego dnia będzie duża feta związana z Władysławem Wagnerem, z żeglarzem, od którego jak gdyby to polskie żeglarstwo, to znaczy umownie rzecz biorąc, ale w każdym razie taka postać, która będzie mocno uhonorowana poprzez zlot polonijnych żeglarzy, będzie się działo w basenie żeglarskim, pewnie tam się to wszystko jakoś zgra z Gdynia Sailing Day, bo one wówczas będą się jeszcze działy. Natomiast no to jedno z takich wydarzeń, które w związku z 3 okrągłymi rocznicami Wagnera tutaj w Gdyni się właśnie 8 lipca będzie miało swoją kulminację. To jest rocznica wypłynięcia, bo w 1932 roku 8 lipca właśnie on wypłynął z Gdyni. To cała wielka historia ekspedycji, warto o tym przypominać. Tam jest wiele wątków różnego rodzaju związanych z Wagnerem, z tą całą eskapadą, także jest to okazja do przypomnienia, my to będziemy przypominać, akurat takiego pierwszego newsa zamieściliśmy, może... Też jest w materiałach tutaj. Zjawa 4 stoi w naszej Marinie. Słucham? Zjawa 4 stoi w Marinie. No Zjawa 4 tak, Zjawa 4 tak. 65 lat temu błyskawica wróciła do Gdyni, 4 lipca. To jest takie, szukamy takich różnych dat, które nie do końca są eksponowane, ale to, że ona w tej chwili jest tutaj okręte muzeum, to taki bryk, powiedzmy, żeśmy tutaj zanotowali. I 4 lipca akurat 65 lat mija od tego momentu, kiedy po wojennych przeżyciach i powojennych, bo jak wiadomo, jak się wojna skończyła, to z naszą marynarką wojenną różne rzeczy się działy w Wielkiej Brytanii. Ale warto pamiętać, że taka rocznica również się, no również jest warta odnotowania w ramach legendy morskiej Gdyni, bo błyskawica, jak wiadomo, z Gdynią związana jest wyjątkowo, jak całe Obsywie i marynarka wojenna. Mimo że granatowych mundurów tutaj w tej chwili na ulicach niewiele jest, ale to już jest zupełnie inna historia. Słucham? Ale oni mają, no Adam. Czyli burzysz legendę. Ja mogę jeszcze minutkę, bo mówiliśmy, że to jest kolejny projekt, właściwie tak, kolejny projekt, który realizuje strategię też rozwoju turystyki w Gdyni. Natomiast oczywiście tutaj też była mowa o szlaku modernizmu. Ja tutaj o kilku działaniach, które tutaj niedługo już też się rozpoczną. Znaczy zamknęliśmy szkicownik moderny, konkurs plastyczny. Prace będą eksponowane jeszcze w tym miesiącu w Café Aniele, w Café Anioł. Oczywiście też na naszej stronie, jeszcze chcemy je dobrze sfotografować. W każdym razie to był też, uważamy, udany konkurs. Natomiast w tej chwili powracamy do konkursu, który też w zeszłym roku się odbywał. Druga edycja konkursu fotograficznego. Gdynia w tej chwili już właściwie no, dosyć regularnie organizuje różne konkursy fotograficzne. Ten jest stricte poświęcony architekturze, szczególnie architekturze modernistycznej Gdyni. Pierwsza edycja, ta edycja się rozpoczyna 4 sierpnia, nadsyłanie prac, przepraszam, 4 lipca, nadsyłanie prac do 15 sierpnia. I
I oczywiście, tak jak w zeszłym roku, wystawa oraz ogłoszenie wyników na drugim weekendzie architektury w tym roku, 24-26 sierpnia. Ja tylko przypomnę, że rzeczywiście plon zeszłorocznego konkursu był niezwykle ciekawy, niezwykle udany. Udało nam się jakby zdobyć dzięki oczywiście tutaj uczestnikom konkursu jakby nowe spojrzenie też na tą architekturę, niezwykle ciekawą, plastyczną też jak się okazuje. Tak jak Państwu tutaj mogę pokazać, kategorie to było między innymi też światło, rytm, bryła. Dzisiaj jeszcze wprowadzamy, znaczy teraz wprowadzamy jeszcze kategorię nową, reportaż. To pierwsza praca w zeszłym roku nagrodzona pana Grzegorza Skwarlińskiego, druga praca pana Bartłomieja Konikiewskiego tutaj na dole, no i trzecia też nagroda Dominika Jagodzińskiego. Dodam tylko, że oczywiście mieliśmy zgłoszenia z całej Polski, nie tylko z Gdyni. I naprawdę jest to konkurs, który myślę, że właściwie w ogóle modernizm w tej chwili, proszę Państwa, to jest temat, który też elektryzuje właściwie i Warszawę, i też chociażby Katowice, i powoli też takie inne miasta typu Poznań chociażby, czy Łódź. Także myślę, że tutaj Gdynia faktycznie chyba dobrze się wpisuje w ten trend. Zresztą no, co ukrywać, no jesteśmy troszkę jakby w tym obszarze, mamy najwięcej do pokazania i do powiedzenia. No i można powiedzieć, że weekend architektury też zapoczątkuje taki trochę nieformalny miesiąc architektury w Gdyni, bo właściwie dokładnie miesiąc po weekendzie architektury no, będzie już międzynarodowa konferencja. Oczywiście to już nie my organizujemy, już tak, we wrześniu, czyli miesiąc po weekendzie architektury. A więc no, dużo będzie się działo w tym temacie również. Też zapraszam na stronę modernizm.pl oraz na Facebooka oczywiście. Także dziękuję Państwu tutaj za. Żeby się udało jeszcze tym mieszkankom Borcharda do Gdyni wrócić. No, no tak. To jest w ogóle historia. No właśnie, legenda morska znaczy Gdyni. Że ma swoje całe mieszkanie w Helu, a nie w Gdyni. Takich wątków jest dużo, bo rozmawialiśmy w zeszłym roku chociażby z synem, czy wnukiem, tak Mruga. Czyli tutaj też no, kolejny ciekawy wątek. No. Jest wiele do obrabiania, że tak powiem, na tym Proszę polu. Państwa, last but not least, mamy temat bardzo poważny. Jest z nami ciocia małej Jagódki, malutkiego dzieciątka. Bardzo prosimy. Pani Beata Abramowska. Dziewczyneczka ma 11 miesięcy i potrzebuje pomocy. Czyli Państwo? Tak. I Fundacja DKMS pilotuje, tak. Prawda, sprawę Jagódki. Prosimy bardzo powiedzieć nam. Dzień dobry, nazywam się Beata Abramowska i wraz z Fundacją DKMS dnia 7 lipca tego roku, czyli w najbliższą sobotę, na skwerze Kościuszki pod Centrum Gemini organizujemy Dzień Dawców Szpiku dla Jagody i innych. Tak jak Pani wspomniała, Jagusia to moja 11-miesięczna siostrzenica, która w styczniu tego roku zachorowała na białaczkę szpikową. No i z tej okazji organizujemy taką akcję. Jagusia aktualnie jest po 5. cyklu chemioterapii w Akademii Medycznej. Prawie nieprzerwalnie z mamą przebywają w szpitalu. No i zaczynają teraz chemioterapię podtrzymującą, która miejmy nadzieję będzie odbywać się w domu. Niestety realia ostrej białaczki szpikowej są takie, że w 80% choroba jest możliwa do wyleczenia tylko i wyłącznie dzięki przeszczepowi szpiku. No także no, chcielibyśmy Państwa serdecznie wraz z Fundacją DKMS zaprosić tego dnia na skwer Kościuszki do oddania krwi w celu rejestracji w bazie danych, a media do rozpropagowania akcji, no bo wiadome, powodzenie takiej akcji liczone jest w ludziach, którzy przyjdą, którzy się zarejestrują. Akcja rozpocznie się o godzinie 10, będzie trwała do godziny 18 i tak jak powiedziałam, będą pielęgniarki na bieżąco, będzie już można oddać krew w celu od razu zarejestrowania w bazie danych. Ja mam do Państwa prośbę, by każdy z Państwa wziął taki plakat i u siebie w swojej firmie na imprezie, którą będziecie organizować w najbliższym czasie, powiesił ten plakat, dobra? Tutaj one leżą, informacje my oczywiście roześlemy, są też w mniejszej formie po prostu takiego informacji prasowej, ale tutaj plakaciki myślę, że warto ze sobą wziąć i wszędzie, czy w sklepie okolicznym, czy na imprezie. Dokładnie, wieszamy tak naprawdę wszędzie plakaty, czy na basenach, czy zgłaszamy się do supermarketów, czy no wszędzie, wszędzie gdzie jest możliwość. Szkoły niestety są nieczynne w wakacje, więc tutaj nam odpadli nam studenci, no ale może kto inny.